Kinga Kuczek, witam Państwa bardzo serdecznie. Program Po Godzinach, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Zdzisław Kuczma, przedstawiciel Rybnickiego Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy. Dzień dobry Panie Zdzisławie. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Panie Zdzisławie, spotykamy się w lipcu, jest to miesiąc, w którym zazwyczaj o smogu się nie mówi, tak? Jest to miesiąc poza sezonem grzewczym. Ale to nie oznacza, że tego problemu nie ma i że kiedy przyjdzie październik, listopad, to ten smog nas znowu nie zaatakuje. Zaatakuje nas na pewno. Natomiast no, z naszych działań podjętych na podstawie publikacji w różnych mediach wynika, że zjawisko smogu, i to w takiej, używając potocznego języka, zbrodniczej postaci, występuje również w wakacje. Tu chodzi o spalanie odpadów. Tu chodzi o spalanie odpadów. Świetne przykłady, świetne w cudzysłowie, mieliśmy w ostatnich dniach, można powiedzieć. Pierwsza sytuacja w Radziejowie, spalanie pampersów, jeszcze chyba wcześniej spalanie plastików również w Radziejowie, czy wylewanie szamba na pole w Wielopolu. Co pan czuje, kiedy pan od lat walczy z tym rybnickim smogiem i z takimi zachowaniami, kiedy pan spogląda na te statystyki i chyba się pan chwyta za głowę? No, chwytam się za głowę. Jestem przerażony i zdegustowany. Nie wiem, jak mam to oceniać. Od co najmniej 2-3 lat różne media prowadzą akcję edukacyjną. Dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że nie wie o szkodliwości spalania odpadów, bo uznalibyśmy, że kłamie. W związku z tym ujawnianie kolejnych przypadków przez Straż Miejską w Rybniku, która dość aktywnie w ostatnim czasie działa w tym zakresie, to jest to po prostu przerażające. Nie wiem, jak mam to oceniać. Stąd nasze działania polegające na zawiadamianiu prokuratury, a w przypadku wylewania nieczystości myślę, że pierwszy raz skorzystaliśmy tutaj z takiej możliwości, którą daje artykuł 362 ustawy Prawo ochrony środowiska, która umożliwia prezydentowi miasta wydanie decyzji nakazującej przywrócenie do stanu poprzedniego. Co może w przypadku skażenia ziemi oznaczać na przykład rekultywację terenu. Tak. Wy skierowaliście takie pismo do rybnickiego magistratu? Jest tak. Odpowiedź ze strony prezydenta? Nie, dlatego że myśmy skierowali to pismo w piątek, bo to są wydarzenia z ostatnich dni. Również zgłosiliśmy wniosek o dopuszczenie nas do udziału w postępowaniu administracyjnym, no i czekamy na odpowiedź prezydenta. Prezydent mówi tak, najpierw edukacja, później dotacja, a na końcu kara. Czy na edukację dla wielu osób nie jest już jednak za późno, pana zdaniem? Tak jak powiedziałem, w naszej ocenie dla spalaczy odpadów czas edukacji się zakończył. To jest tak, porównałbym to do rozmowy ze spalaczami odpadów przy tej wiedzy ogólnodostępnej i tej akcji mediów, która trwa od kilku lat, porównałbym do prowadzenia negocjacji z piratami drogowymi. To nie ma sensu. To już jest czas, kiedy reakcja państwa czy samorządu musi być bardzo ostra. Szczególnie, że mamy dowód na to, że od kiedy wprowadzono nowe przepisy, kiedy po prostu się zabiera kierowcom prawo jazdy, to zauważa się, że kierowcy jeżdżą wolniej. Czyli tutaj co? Jednak kara. No tak, no piratów drogowych mamy zdecydowanie mniej, ale nie dlatego, że ktoś im codziennie przypomina, że na drodze prędkość zabija, że jest to niebezpieczne. Dlatego, że są surowe kary i zatrzymywanie prawa jazdy. Dosyć wszyscy naopowiadali już o spalaniu odpadów. Każdy mógł się dowiedzieć o tym. W związku z tym uważamy, że ten czas edukacji już się zakończył. Ona może trwać nadal, ale musi się pojawić bardzo ostra represja. Z drugiej strony samorządy mają często związane ręce niestety i to chyba by musiały tutaj odegrać większą rolę przepisy ogólnopolskie, a przynajmniej na szczeblu województwa. No, na te przepisy wciąż czekamy. Od lat się mówi o uchwale antysmogowej, no ale tutaj póki co ani widu, ani słychu. Jeżeli chodzi o odpady, to tutaj samorządy, te, w których funkcjonuje Straż Miejska oczywiście, które dysponują Strażą Miejską, mają możliwości do ścigania, ale to jest, że tak powiem, pewien fragment smogu, bardzo taki nieprzyjemny dla wszystkich i oczywisty, i z tym trzeba walczyć. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza, to tak jak pani mówi, żaden samorząd w tym kraju nie poradzi sobie bez wsparcia. Możliwość takiego wsparcia istnieje od ubiegłego roku. Ona może powinna pochodzić od sejmiku województwa, który powinien wprowadzić jak najszybciej w życie uchwałę antysmogową, a w niej określić przede wszystkim normy emisyjne dla kotłów i normy jakościowe dla paliw. Bez tego
działanie każdego samorządu będzie skazane na niepowodzenie. Dzisiaj takich norm nie mamy. Nie wiemy tak naprawdę, że kupując ekogroszek, nie mamy pewności, czy to rzeczywiście jest dobrej jakości ekogroszek. O to chodzi w tym opisywaniu jakości? Tak, oczywiście. Tak, no nie ma certyfikacji paliw, nie ma certyfikacji kotłów i to jest podstawa. No my ciągle od kilku lat powtarzamy, że na rynku powinny być dostępne kotły, te, które spełniają określone normy emisyjne. Takie rozwiązania w większości krajów Unii Europejskiej funkcjonują i się sprawdzają. I samorządy przekazują na te kotły pieniądze. Rybnik kolejne 2 miliony, łącznie już 5 w tym roku milionów złotych przekaże. Pytanie, czy to sobie poradzi z problemem, który my w Rybniku mamy, bo jeśli tych rodzin będzie kilkadziesiąt czy kilkaset na cały Rybnik, a będą rodziny, które dalej mają te tak zwane kopciuchy, to chyba problemu wcale nie rozwiąże. Oczywiście, może się okazać, że te szlachetne pobudki, które powodują, że miasto, że samorząd przeznacza dosyć sporą ilość pieniędzy na wymianę kotłów, to one zostaną przeznaczone na wymianę kotłów, natomiast nie będą miały związku z poprawą jakości powietrza, no bo proszę zauważyć, że w różnych marketach, w hurtowniach, w sklepach ciągle mamy do dyspozycji, nie wiem, dziesiątki pewnie rodzajów różnych kotłów, które nie spełniają żadnych norm. Może Które kosztują 1000 zł? No, które kosztują 1000, 2000, różnie. A nie 9,5 czy w granicach 10, tyle kocioł chyba piątej klasy kosztuje. I może się okazać, że powiedzmy w jakimś tam okresie czasu, kiedy 100 osób skorzysta z dotacji w Rybniku i wymieni kotły na ekologiczne, owszem, one będą ekologiczne, ale w tym czasie może się okazać, że 200 osób wymieni kotły na tak zwane kopciuchy, które nie spełniają żadnych norm. Czyli tak jak powiedziałem, będą pieniądze wydane na wymianę kotłów, ale nie na poprawę jakości powietrza. No, do tego to zmierza. I tutaj to trzeba wyraźnie podkreślić. Bez pomocy Sejmiku Województwa Śląskiego w tym przypadku i bez pomocy państwa, które przecież mogłoby takie normy ustanowić dla całej Polski, samorząd jest skazany na niepowodzenie. Przede wszystkim, jeśli mieszkańcy nie będą współpracować z samorządem, to również to będzie klęska. To będzie klęska. My słyszymy śmieci, plastik, pampersy, szambo. To wszystko działo się w ciągu 7 ostatnich dni. Ja już nie wiem. Tak wjeżdża się do Rybnika, stoją ogromne billboardy. Smog zabija. Z każdej strony są hasła, są kampanie reklamowe. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby ludzie zrozumieli? Żeby tych butelek plastikowych nie wrzucali do pieca? Ja nie wiem. Przecież my wszyscy tym oddychamy. I również spalacze, no także oni to wdychają. Mają pewnie dzieci, mają rodziny. Jeżeli chodzi o odpady, to będę powtarzać. No, trzeba zastosować bardzo ostre sankcje za spalanie odpadów w domowych kotłowniach. A jeżeli chodzi o smog, no to tutaj być może, że jeszcze za mało tej akcji edukacyjnej jest. Chociaż jak obserwujemy działalność mediów, samorządu, różnych organizacji, my też jakoś tam działalność profilaktyczną prowadzimy, to na temat smogu też już w zasadzie wszystko powiedziano. Nie? Jedynym problemem, który istnieje, to jest brak uchwały antysmogowej i rozwiązań na poziomie państwa. Jeszcze raz podkreślę, czyli norm emisyjnych dla kotłów i norm jakościowych dla paliw. Bez tego sama akcja profilaktyczna, edukacyjna nic tutaj nie zmieni. Bo jak mówię, jeżeli przekonamy połowę ludzi, którzy mają tak zwane kopciuchy, czyli kotły, które mają po 20 i więcej lat i trują nas wszystkich, a ta druga połowa nie wymieni, to nic nie da, prawda? To jest oczywiste. Pan złożył zawiadomienie do prokuratury. Liczy pan na to, że ludzie wreszcie zaczną się bać tych konsekwencji swojego zachowania? Ja myślę, że złożenie zawiadomienia do prokuratury no, musi mieć taki oddźwięk, bo przecież my działamy w interesie publicznym i jeżeli ktoś miałby się bać, to ten, kto spala odpady w domowej kotłowni. No, przecież to o to chodzi. Natomiast kwestia, jak to zostanie ocenione przez prokuraturę, czy w którymś z tych przypadków prokurator dojdzie do przekonania, czy też policja, że to nie wykroczenie, a przestępstwo, no to jest oczywiście suwerenna decyzja prokuratury. Ale my będziemy działać w tym kierunku, żeby, że tak powiem, zmienić świadomość całego społeczeństwa. Żeby pokazać, że pobłażliwe traktowanie sprawców spalania odpadów nic nie daje, tak? Że będą nas dalej truć.
A pan jest osobą, która już udowodniła, że jeśli chce coś pozyskać, to potrafi góry przeskoczyć. Chodzi mi tutaj o wycieczkę do Wisły i później o batalię ze Skarbem Państwa, można tak powiedzieć. Gdyby pan przybliżył tę historię, o której no cała Polska chyba słyszała. To znaczy, jeżeli chodzi o Wisłę, no to udowodniłem, że uchwała podjęta przez Radę Miasta Wisły, a zezwalająca na pobieranie opłat tak zwanych miejscowych, była podjęta bezprawnie. To wykazałem przed sądem administracyjnym. Natomiast jeżeli chodzi o pozew przeciwko Skarbowi Państwa, to mój był pierwszy. Ja na poziomie sądu okręgowego i apelacyjnego przegrałem. Natomiast no, bogatsi o doświadczenia z tego mojego pierwszego procesu, realizujemy ten pomysł drugi raz w ramach stowarzyszenia. Oczywiście stowarzyszenie nie mogło być powodem. Jest nasz kolega Oliver Palasz. Myśmy uzyskali akceptację tego, realizacji tego pomysłu przez Fundację Frank Bold z Krakowa. Mamy zapewnioną pomoc prawną. Odbyła się pierwsza rozprawa. W sierpniu będzie druga. To ma znaczenie takie, jeżeli chodzi o walkę o czyste powietrze, że my w pewnym momencie doszliśmy do przekonania, że na poziomie krajowym już nic nie możemy zrobić. Nic nie możemy zrobić, bo wszystkie apele, petycje, proszę popatrzeć na uchwałę antysmogową, jak to długo wszystko trwa, kiedy ona wejdzie w życie, jaki będzie miała kształt. Natomiast gdyby sąd przyznał słuszność roszczeń pana Olivera Palarza, no to proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy przeszli przez wszystkie instancje i wyrok byłby prawomocny, co by to oznaczało dla państwa i dla praw mieszkańców Rybnika. Każdy mógłby złożyć taki pozew i wystąpić o odszkodowanie. Skoro państwo nie chce rozwiązać problemu, a ma takie możliwości, musiałoby płacić odszkodowanie. Tak jest sens tego. Także szanowni państwo, jeśli tutaj mieszka Czerkawski, tutaj Kowalski, Kowalski pali takimi odpadami, to Czerkawski może go śmiało podać do sądu. Czerkawski, tu chcę pochwalić na dzień dzisiejszy Straż Miejską w Rybniku. Straż Miejska w Rybniku stworzyła bardzo wiele możliwości zawiadamiania o takich zdarzeniach. Wiem, że takiego zgłoszenia można dokonać anonimowo i na pewno panowie podejmą interwencję. Można też oczywiście wystąpić w roli pokrzywdzonego i złożyć zawiadomienie o wykroczeniu. To też już wiemy, że tak można. Można również, tutaj wejdę w słowo, takie specjalne karteczki są, pocztówka dla sąsiada i tam również można anonimowo zwrócić uwagę. Tak. I Straż Miejska reaguje, a reaguje dobrze, wiemy to po ostatnich wydarzeniach. Prawda? Mamy Szambo i dwa przypadki spalania śmieci i mandaty po 500 zł. Czy tylko mandaty, zobaczymy. Zobaczymy, czy tylko mandaty. Pewnie będziemy się musieli jeszcze spotkać, ale pewnie ta sprawa znowu troszkę potrwa. W każdym razie, panie Zdzisławie, serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program po godzinach. Do zobaczenia.